Mroczna opowieść o piratach Bałtyku. Morze Bałtyckie, kwiecień 1389 roku. A teraz droga braci piracka. Hej, 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 porówmy to i wyle szat. Hej, 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 na mocy to wszystko. Co za żartej walce piraci zdobywają białą damę. Wolfler z nabrzeża udaje się do centrum miasta. W tawernie jest wesoło i gwarnie. Pirat wbił oreszpiach, a wzrok mu odchciał ziemieni. Miał więc łapę nad kark i cisnął nią między bandę. Wnet krzyk, wybił mi park. Tłum upadł i wyrwał werandę. Schowanemu w kącie Wulflemowi Klaus Rudzielec ratuje życie. Marny los. Los jego marny to stryczek karny. Gdzie ta ci grobką to nie pomoże, błagam cię. Wtem kupiecki znów donośnie zaczął krzyczeć. Stójcie! To jest mój druh! Ratując pirackie życie. W wielu miastach Hansy wybuchają bunty wiedoki. Marynarze biegają po pokładzie, a zbrojni zakładają rynsztunę. Piraci znajdują ukrytą Katarzynę i jej służącą. Półwyspie od wszelkich miast daleka załoga jest i czeka i raz muszą się nie chęć. Katarzyna, przechadzając się nocami po plaży pod rozgwieżdżonym niebem, zdaje sobie sprawę, że wreszcie czuje się wolno. Kapitan ma gest i Bałtyk chce podpalić.